Widziałam murene płazenki, widziałam wiele okazów koralowców i ryb. Zaczęłam robić kurs nurkowy u Ewy i Łukasza i namówiłam też tatę. Nawet nie musiałam go mocno przekonywać. Może dlatego, że nurkowanie jest trochę jak latanie. Od czegoś trzeba zacząć, a najłatwiej od ćwiczeń na basenie. Zawsze chciałam zobaczyć trochę więcej ryb niż w naszych jeziorach. Może jakiegoś żółwia? Lecimy do Egiptu, do Dachab, na półwyspie Synaj. U nas zimno, a tam ma być gorąco. Ale czego się boisz? W głębokości, czy...? Nie wiem, że coś siądzie pod wodą. Ale co ci siądzie? Nie wiem. Wszystko. Ale chodzi ci o sprzęt? No. Tutaj też możesz skoczyć do wody. To sobie wskakuj, no. Z tego mors jestem. Ale wiem, że są fajne. Piaka masz? Jedziemy, mistrzu. Tak, 7, 3, 7. To nic, ale teraz deszcz pada, człowieku. Trzeba pokazać, że jedziemy w deszczowej Polsce. Nie wiem, chyba, że tam też deszcz pada. Ej, chyba jesteś w stanie mnie po tym wyszukać. Nie, no tutaj przesadzimy. W końcu masz uśmiech na twarzy. Cieszę się. Czy się złapałeś? Och ty. Ale to tak. Dzięki. I teraz mam 3 osoby, ale pewnie to już jest niemożliwe, żeby stało. No, synu. A jedziemy tym samym samolotem? Najbardziej lubię latać samolotem, jak jestem już na ziemi. To człowiek musi się najeździć, żeby ukazać. No ona mnie nauczyła, wyszkoliła, to jak ja mogę być nielojalny? Ja nie ma takiej możliwości.
Tata wykrakał. Na przełęczy padał deszcz. Sikań wylej. Ale gdzie on poszedł? Jak ja już wychodziłem. No i ten... Przecież najgłębsze, najgłębsze nurkowanie w Polsce. Zostawmy potem. Czad. Gdzie ta rafa korala? Idź, no gdzie? Trochę większy niż twoje, co? Weź dotknij. Obsługa hotelu czasem nas zaskakiwała rzeźbami z ręczników. Widziałeś to? Jest skóra gruba. Kalamari. To już czuję zapach. Dobra, to jest. Ale mimy jest mimy. Dziękujemy. Nasza załoga to Ewa, Kasia, Emil, Jacek i Darek, tata i ja. Mamy też egipskiego przewodnika, Mimiego. Nawet dobrze gra w piłkę. Czułem się tak trochę jak w akwarium pełnym rybek i korali, ale najfajniejsze były te błazenki z ukwiału. Odpłynąłem naprawdę blisko.
Starszaki nurkują dziś w jaskiniach. Dla mnie trochę za głęboko, ale tata ma kamerę, to może zobaczy, jak tam jest. Thank you.
Uczyłem Mimiego grać w warcaby. W meczach mamy remis 1-1. Może kiedyś jeszcze przyjadę tu na decydujące rozdanie. Jak widać, na 30 metrach w kanionie też można się powygłupiać. Jeżeli sobie myślą, że tylko oni się dobrze bawią nurkując, to się grubo mylą. Nurkowaliśmy w Blue Hole. Ta ciemniejsza plama to głębia. 2 metry od brzegu jest prawie pionowa ściana.
która kończy się na ponad 100 metrów. Wszyscy tu chcą nurkować, ale ponad wielu nurków już stamtąd nigdy nie wypłynęło. Emil z Jackiem zaliczyli dziś 47 metrów. Widzieli przejście na otwarte morze.
śmiesznie się tu jeździ. Cały czas trąbią i nie mają fotelików dla dzieci. Dziś pożegnanie z morzem, ostatnie nurki, ale już bez sprzętu. Falowanie trochę zepsuło widoczność, ale i tak jest pięknie. Szybko to wszystko minęło. W sumie nawet nie wiem, czy przypadkiem mi się to nie śniło. Może jeszcze kiedyś pojadę do Dacha na nurkowanie. W końcu mam jeszcze do rozegrania jeden mecz. Na razie wyślę mnie u Warcaby. Niech on też trochę potrenuje.